Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 306 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, przed mikrofonem Mateusz Widut. Panowie, co w ostatnim tygodniu graliście? No ja pozwoliłem sobie poświęcić trochę czasu na granie i spędziłem go przy jednej grze, mianowicie Warframe'ie. Jest to gra free to play, gra MMO, ale nie jest to gra taka typowa, ponieważ mamy tam swoją postać, swój statek i z niego wyruszamy tam na jakieś oddzielne instancje, na oddzielne misje. Gra jest bardzo rozbudowana, jak na grę free to play. Jest to chyba jedna z najbardziej rozbudowanych gier, z jakim miałem do czynienia. I bardzo przyjemnie się w to gra. No mamy tam rozwój postaci bardzo duży, czyli mam ulepszenia do postaci, tak? Bo rozwijamy naszą postać na podstawie modów, jakie tam mamy do postaci. Wrzucamy do tego naszego Warframe'a, do naszego takiego kosmicznego ninja, który nie jest po żadnej stronie konfliktu, bo mamy dwie strony konfliktu i oni po prostu trzymają porządek na tym świecie, w tej galaktyce, i do tego, na tym to się skupia. I mamy tam ulepszenia do broni, ulepszenia do Warframe'ów, mamy świetną kustomizację naszego Warframe'a i gram już w to 3 lata tak naprawdę i ani razu nie wydałem na tą grę pieniędzy, a posiadam sporo waluty, którą się właśnie nabywa za pieniądze. Więc to jest porażka Crytek'u, tak? Bo to chyba Crytek wydaje. Na CryEngine jest ten Warframe, z czego to dobrze pamiętam. Nawet mogę w tym momencie To sprawdzić, żeby tutaj nie okłamać nikogo. Ale no nie wiem, czy to jest porażka, bo no, ludzie widzę, że ludzie kupują tą walutę, ale nie jest problemem, jeżeli jesteście cierpliwym, nie jest problemem zdobyć tą walutę na własną rękę, tak? Jest bardzo rozbudowany system handlowania, mamy tam różne możliwości, jeżeli chodzi o ten handel, także no gra jest pod tym względem świetna, bo nie wymusza na graczu kupywania tej waluty, możemy ją zdobyć w każdym momencie, kiedy tylko chcemy, jeżeli mamy tylko jeżeli jesteśmy uparci i zdecydowanie chcemy ją zdobyć sami. Masz rację, to jednak nie Crytek, tylko londyńskie studio Digital Extreme, ale no, o tej grze jest już od dawna dużo słychać. I tak na koniec naprawdę. Jeszcze tylko dodam do tej gry, na koniec roku wyjdzie bardzo duży update, znaczy beta tego update'u, i w przyszłym roku jakoś na początku pojawi się już pełna wersja i jest on świetny. Jeżeli was to zaciekawiło, to zobaczcie sobie trailer, bo jest tam chyba 30 minut rozgrywki, także warto zobaczyć sobie. Hubercie. Ja miałem ostatnio urodziny i jednym z prezentów, jakie dostałem swoim drugom od ekipy GNM, ciebie Mateuszu nie było na tych urodzinach, bo nie mogłeś być, ale nie wiem, czy wiesz, dostałem Street Fightera 5 Arcade Edition, którego będę dzisiaj po części recenzował, po części, ponieważ Street Fighter 5 miał premierę w 2016 roku, a Arcade Edition to jest taka pełna wersja gry, która wyszła w 2018, tak jak był Mortal Kombat X i XL, to Arcade jest tym samym dla normalnego Street Fightera, co wersja XL, tylko że ma jeszcze więcej tak jakby treści. I wczoraj, gdy odpaliłem tę grę, no to nie mogłem się po prostu powstrzymać i grałem łącznie z 5 godzin, i to jest dużo jak na bijatykę, biorąc pod uwagę tak zwane jedno posiedzenie przy konsoli. Poza tym trochę Call of Duty Black Ops 3, bo jest za darmo w PS Plusie na wakacje, i trochę Patapon Remastered, ale w tym momencie jakoś trochę mniej, wcześniej grałem więcej. Mam jeszcze to do ciebie, Patryku, pytanie, czy jak mi pokażesz Warframe'a, to będziemy grać razem. To jest bardzo... Do tej gry jest ciężko wejść, bo jest tam bardzo dużo opcji, bardzo dużo, tak jak mówiłem, no ona jest Patryk cały czas... W skrócie momencie chce mi powiedzieć, że nie chce ze mną grać. Znaczy, jak cię wciągniesz, to popłyniesz, tak? I spędzisz przy tej grze 3 lata, ale jest ciężko wejść do niej. Okej, porządku. Pamiętam, że ci twórcy wcześniej robili grę taką Dark Sector. I pamiętam, że bardzo mi się wspominał tą grę. No, również. A w bardzo ty w co grałeś, Mateuszu? Ja w nic za bardzo nie grałem tak naprawdę, bo i sezon ogórkowy, więc można albo nadrabiać zaległości, tak jak i wy, albo można nic nie grać, co wybrałem ja. Najwyżej nadrabiam zaległości serialowe, ale też dużo nowych sezonów na Netflixach, Showmaxach, więc... Co aktualnie oglądasz? Nowy sezon Orange is the New Black. Szósty? Tak. El Chapo, trzeci. Trzeci. I teraz bardzo fajną serię znalazłem, Comedians in Car Getting Coffee, czyli takie, jeżdżą samochodami, gadają o pierdołach komicy i piją sobie kawę, jak sama nazwa wskazuje tej całej serii, więc naprawdę polecam, jeśli ktoś chce się inteligentnie pośmiać, że tak powiem.
A jak ktoś nie chce się inteligentnie pośmiać, to może 99. Włączyć Polsat i polskie kabarety. Nie, no wszyscy lubimy Chłopaków z Baraków, nie oszukujmy się, także to jest serial, który zawsze będziemy coś, tym bardziej, że o ile się nie mylę, nowe sezony cały czas powstają. Tak, nawet ostatnio chyba był. No 2018 chyba się miesiąc, z miesiąc temu? Wyszedł nowy sezon. No także. Oglądałem. Polecamy serdecznie. Szczególnie pierwsze 6 czy 7 sezonów jest z lektorem. Było to pokazywane bodajże na antenie Comedy Central. I ten lektor stworzył neologizmy, które na stałe zapisały się na kartach tego serialu. Polecam obejrzeć pierwsze odcinki z lektorem. A my przechodzimy już do pierwszych informacji z ostatniego tygodnia i może zaczniemy od wielkiej rewelacji, bo Electronic Arts zainteresowane jest wydaniem darmowej gry Battle Royale, ponieważ firma jest skłonna do eksperymentowania. I panowie, jak myślicie, co to mogłoby być? Znaczy nie wiem, czy to jest taki wielki eksperyment, wypuszczanie kolejnego na rynek, tak? Battle Royale. Tak, no. Największy problem jest taki, że w tym momencie wydaje mi się, że jest już przesycenie tego całego gatunku i no był PUBG, tak? Potem był Fortnite i potem wysypało się tych wiele innych, mniej popularnych, ale jak ktoś coś chce dla siebie znaleźć, na pewno znajdzie jakiś taki swój odłam tego typu gier. I no nie sądzę, żeby to było dobre posunięcie, żeby to było opłacalne posunięcie. No mogą się rzucić ludzie ze względu, że to jest free to play, ale tak jak powiedziałem na początku, no już trochę tych free to playów jest. Trzeba zaznaczyć, że w nowym Battlefieldzie 5 będzie tryb podobny do Battle Royale, ale tam już ktoś na tej konferencji, na której padło to stwierdzenie, zapytał, czy to jest, oznacza jakby plan wydania Battlefielda 5 tylko z tym trybem i wersji darmowej. Nie oznacza to oczywiście tego, więc czy może są jakieś marki, które ma Electronic Arts i do których pasowałoby zaimplementowanie takiego trybu i wydanie jako grę free to play? Jestem ciekawy, ile lat minęło, nim EA zdecydowało się na taki krok, w ogóle na wydawanie ponownej gry, która będzie za darmo, bo bardzo mile wspominam jeszcze bodajże z czasów mojego gimnazjum grę Battlefield Heroes. To była darmowa produkcja od EA. Ona przypominała przede wszystkim wyglądem Fortnite, ponieważ mieliśmy widok z perspektywy trzeciej osoby, strzeliliśmy do siebie, mogliśmy kontrolować pojazdy i serwery Battlefield Heroes zostały zamknięte, a samo jej nie było zadowolone z wyników. Miała to być odskocznia od poważnej produkcji, jakim był wtedy Battlefield 2. A jeśli chodzi o Battle Royale, to... Simsy. To jest... to jest chyba najlepszy możliwy moment, ponieważ... Za każdym często się bardzo spotykam, czy w materiałach, czy w wypowiedziach, że Battle Royale to trochę taka moda aktualnie i może coś w tym być. Natomiast w tym roku jeszcze pojawi się kilka gier z trybem Battle Royale i niewykluczone, że jeszcze zostaniemy kilka zapowiedzi nowych trybów Battle Royale. Na pewno Call of Duty i Black Ops 4 wiadomo będzie oparte całkowicie o Battle Royale. Spodziewam się, że Blizzard będzie chciał coś tutaj też namieszać z Overwatchem. Nieważne. Jeśli zrobić taką grę, to zrobić ją teraz, w tym momencie. Tutaj też zasada jest taka, że nie wiem, czy jej by się odważyło na stworzenie nowego IP. Jeśli by się odważyło, to musiało być to naprawdę coś zaskakującego. Natomiast takie marki jak Battlefield... No to jeszcze może być Battlefront. Mhm. Tak, no jakby gra w klimatach Gwiezdnych Wojen. Co by pasowało? Tak naprawdę to w tym artykule nie jest zawarte to, co jest w nim najważniejsze. No znaczy to jest oczywiście zawarte, ale pomiędzy wierszami. Firma chce eksperymentować, to znaczy mieliśmy Battlefronta 2, gracze bardzo byli zdenerwowani lootboxami, mikropłatnościami, było z tego wycofanie, a tworząc grę free to play, możliwość tej ostrej monetyzacji ze strony EA mogłaby być naprawdę konkretna. Także to jest dla nich jakieś pole do popisu, które się wpisuje w wizerunek marki, firmy i to, co oni generalnie chcą zrobić. Także mam nadzieję, że to będzie dobra gra, bo no mimo wszystko jej ma kilka marek, które są bardzo dobre. Trochę je rozmienia na drobne, ale zobaczymy. Patryku, w takim razie co? FIFA? NHL? Czy też może... Co tam oni jeszcze mają? Mass Effecta mają, Dragon Age'a, o których rozmawialiśmy w sumie na ostatni.
Tak, no, bycie włóczką w Battle Royale. Super. No to jest właśnie ten tryb, jest o tyle dobry, że jego praktycznie do każdej gry można jakoś tam dopasować, tak? Jeżeli mamy gry średniowieczne, no to po prostu rzucamy 100 graczy i biją się na miecze, tak? Jeżeli mamy Mountain Blade. Tak, powstaje Mountain Blade, coś w tym stylu. Mamy jakiegoś FPS-a, to też wrzucamy 100 graczy, dajemy im karabiny i niech do siebie strzelają. Także to jest uniwersalny tryb, pasujący do wszystkiego i jeżeli nie mamy podanych konkretnych marek, to może być wszystko tak naprawdę. Albo chciałem może to być... Chciałem zaznaczyć jedną rzecz, nie będę ci już więcej przerywał, tylko to. Jest jeszcze jedna gra, która automatycznie marki EA myślę, że zdeklasowuje, ponieważ no, to samo przez się nie rozumie, że się tak wyrażę. Ale było kiedyś coś takiego jak Need for Speed World. Sieciowa wersja Need for Speed. Jest chyba nawet w Chinach. To jest jeszcze coś lepszego. Możliwe. Jest, natomiast... jest, który jest EA i jest idealną grą do zbijania samochodów i koniec. Wypada gracz. Okej, okay. Jeśli jesteśmy pierwszą redakcją na świecie, która stwierdziła, że Bernard może być Battle Royale, prosimy jej o to, żebyście opłacili nam tantiemy. Jest jeszcze taka gra, rozmawiamy o tej serii, czyli Battlefield, ale pojawiało się dużo plotek, że powstaje Bad Company 3. Co jakby samo przez się też mogłoby być jakby takim Battle Royalem, bo to jest gra, w której chodzi o humor, więc nie musi być fabuły. Mogą być po prostu na fan nastawiona ta gra, tak jak nastawiony jest Fortnite, nie? Tam nie ma żadnych przykrych rzeczy, co najwyżej jeśli przegrasz, ale jakby to jest gra, która jest radosna przez swoją kolorystykę, budowę postaci, ulepszenia, te głupie tańce i tak dalej, i tak dalej. Ja jednak obstawiam, że jeśli to Battle Royale, to będą Gwiezdne Wojny, bo to jest ich najlepsza możliwość, żeby zarobić duże pieniądze. Znaczy, no nie oszukujmy się, jeżeli wydadzą Gwiezdne Wojny, to ktoś to na pewno będzie grał. No, no tak. To jest taka marka, że... I myślę, że to ten temat też jest idealnym tematem do naszego pytania odcinka, więc już teraz zadamy. Jak myślicie, jaka gra z portfolio Electronic Arts pasowałaby właśnie do konceptu stworzenia gry free to play w formule Battle Royale? No to było o EA, a teraz przechodzimy do następnego tematu, który będzie związany z kolejną powstającą polską grą, która jest dosyć interesująca na tyle, że postanowiliśmy o niej trochę powiedzieć i przedstawić ją w tym odcinku GNM+. A gra, o której chcemy opowiedzieć, to, Hubercie? Devil's Hunt. Brawo. Polska gra, która opowie o egzekutorze zbierającym duszę, premiera już w 2019 roku. Gra pojawi się na PC-cie, PlayStation 4 i Xbox One. Głównym bohaterem będzie Desmond. Bardzo oryginalne w ogóle imię dla bohatera gier, nie? Jakby nikt nie grał w ogóle w Assassin's Creed, nie? Desmond ma rękę jak Nero bodajże w Devil May Cry 4, natomiast styl graficzny nawiązuje jak dla mnie jako coś pomiędzy Devil May Cry a Prototype przede wszystkim. I problemem jest to, że studio, które tworzy tą grę, nigdy nie stworzyło żadnej innej gry. I się teraz jakby tak rzucili na PC-ta, PlayStation 4, Xbox One, co jednak daje jakieś nadzieje, to wydawca międzynarodowy 1C, ten taki rosyjski, który wydaje takie przeciętniaki w miarę, nie? On chyba Vampyra wydawał na tak, tym. Tak, tak, tak. Vampyra wydawał Focus, ale... Tak. Ale ogólnie na świecie chyba 1C, tak czy inaczej. Natomiast wiem, że na pewno Ancestors Legacy było wydawane przez 1C. Tak, tak. Tak, dokładnie tak. Nawet jesteśmy zapisani na pokaz na konsolę od 1C. I mam nadzieję w takim razie, że na Gamescomie też pojawi się ta gra i będziemy mogli razem z Pawłem Stachyrą rzucić okiem i zobaczyć, o co tak naprawdę w niej chodzi. Ale wracając do tego, co na razie wiemy, to studio w ogóle założył Paweł Leśniak, który jest autorem powieści Równowaga, na której właśnie podstawie powstaje ta gra. Jak można zobaczyć już i sam zwiastun gry, który jest dostępny na YouTubie, więc polecamy wejść i sobie wpisać nazwę gry. Wydaje się, że to właśnie będzie taki prototyp w połączeniu ze starymi, nie wiem, God of War'ami, bym powiedział. No bo oni też, jakby cytując tutaj zapowiedź gry, pracujemy nad solidnym systemem kombinacji ciosów i modelem umiejętności. Powinny być łatwe do przyswojenia i trudne do mistrzowskiego opanowania. To brzmi jak Batman.
easy to play, hard to master, nie? Będziecie mogli ponownie przypisać punkty umiejętności w dowolnym momencie, by zmieniać swój styl gry, skupiając się w walce wręcz albo umiejętnościach magicznych. To jak Ruiner. Też. I tu ostatni cytat. Skupiamy się na wewnętrznych rozterkach bohatera. Historia opowiada o dojrzewaniu do takiego momentu, w którym mówisz, walcie się i podejmujesz własne decyzje, przy okazji wyrywając serca z klatek piersiowych i miażdżąc głowy demonów. No to tutaj chciałem dać porównania, bo ten styl graficzny i to, że gra powstaje w Polsce, automatycznie przywodzi mi na myśl dwie produkcje z naszego kraju. Pierwsza to jest Painkiller, ale oczywiście wiemy, że to jest gra first person shooter, czyli strzelanina. Natomiast była taka gra Infernal, która dostała bardzo wysokie noty jak na tamte czasy. To był circa 2006 rok, tak mi się wydaje. I to była gra, która też miała jakieś tam zacięcie demoniczne i to był taka strzelanina z perspektywy trzeciej osoby. Natomiast no, ta fabuła o dorastaniu i mówieniu wszystkim walcie się z kolei kojarzy mi się... Wśród demonów chcę zostać aniołem, tak? Tak, kojarzy mi się z kolei z Hatredem, nie? Ale jest taka inna gra, która też była dosyć popularna na YouTubie i też to polska gra jest i w takich samych wręcz podobnych klimatach Agony, która też była taka demoniczna w ogóle, płomienie, to jakieś flaki, tak, gore. Tylko, że ona poległa na płaszczyźnie samego gameplayu i tego, że się nie dało w to po prostu grać. Ta gra po prostu wyszła na rynek niegotowa. Ona była w pewnych miejscach bardzo, bardzo ładna i w pewnych miejscach bardzo brzydka, a poza tym była kontrowersyjna, ale głównie na zasadzie kontrowersji, jeśli chodzi o Agony, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nawet Steam nie chciał puścić. I ostatecznie gra, która miała być najbardziej brutalna i najbardziej obrzydliwa, została ocenzurowana, a sprzedała się słabo, bo była kaszaną. No tak, no nie można, znaczy tam było trzeba zmienić cały system tego poruszania się, biegania, tego skradania i no jeżeli trzeba zmienić cały system rozgrywki, to nie jest chyba dobra gra. Chyba nie. I też zobaczymy. Nawet patrząc na same komentarze graczy, to pierwsze co się ujawnia, jeśli zbieranie dusz to tylko Painkiller, nie? I ile dałbym za remastera pierwszej części? I w większości to są właśnie takie komentarze albo nawiązujące do Agony. Jestem bardzo ciekawy i mam nadzieję, nawet pewnie sprawdzę zaraz po nagraniu tego odcinka, czy na pokazie właśnie Gear Once i będziemy mieć okazję zobaczenia Devil's Hunt. No ale warto wspomnieć, polska gra, więc tak trochę patriotycznie no. Problem jest do taki, tematu. Że ona musi mieć jakiś swój wyjątkowy system walki, coś musi wprowadzić nowego, bo jeżeli to będzie kwestia tylko tego, że będziemy wbijać kombosy, ulepszać kombosy i odblokowywać nowe ciosy, no to nie wiem, czy to się tak bardzo sprzeda. Będziesz miał bardzo dojrzałą fabułę, nie? Nie, chodzi o to, że ta gra będzie trafiać w trudnym momencie sprzedażowym również. Kiedy Devil May Cry wychodzi? 2019. Ale kiedy? Ale DMC jest marką popularną na cały świat, opierającym się na podobnych założeniach. Dokładnie. No okej, ale jak to DMC wyjdzie na wiosnę, a to na jesień, no to się nic nie stanie, nie? Nie będzie. Na razie nie jeśli znamy. Jeśli byłoby na odwrót, to byłoby idealnie. Jakby to wyszło na wiosnę, a DMC tak. Chociaż no jako, że to jest jakby projekt, który jest pierwszym projektem tego studia, to raczej nie nastawiałbym się na to, żeby pierwszy termin został dotrzymany. Nie to, że im nie kibicuję, ale po prostu jeśli się nie ma doświadczenia, to zazwyczaj nagle pod koniec wychodzą jakieś problemy i się okazuje, że trzeba dopracować to i to i to i to. Zresztą sami i duzi twórcy wydają gry, a później tydzień mija, dwa tygodnie mija i się pobiera łatkę 150 gigabajtów, nie? Mhm. Jak do Quantum Break, więc no jeszcze, warto dopracować. Tak, jeszcze fajna rzecz, że zabrało się za to jakieś studio takie, które nie miało z tym styczności, dzięki czemu możemy liczyć właśnie na jakieś takie nietypowe rozwiązania. No, chciałbym to zobaczyć, ale to jest takie marzenie. Musimy podejść do tego w jakiś sposób optymistyczny, bo gdyby to była słaba gra, albo nie zapowiadała się dobrze, to Wansi by się nią nie zainteresował. Też, to jest prawda. A my nie powiedzielibyśmy o niej na GNM+, prawda? Prawda. Tak więc czekamy na wasze komentarze. Jeśli widzieliście zwiastun, podzielcie się wrażeniami, czy wam się podobało, czy też nie, czy czekacie na tą produkcję. A my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu, który będzie bardziej taki finansowo, dramatyczno-giełdowy, ale związany nadal z kolejną polską firmą, czyli Kingwin. Ale o tym za chwilę. O
okazuje się, że Kingwin jest na zakręcie. Była wiceminister cyfryzacji Anna Sterżyńska, która współpracowała z tą firmą, odchodzi w sensie od współpracy z nią, bo sama sobie stworzyła jakąś firmę doradczą i ona współpracowała z Kingwinem. Oczywiście nazywamy to polską firmą, ale jak każda firma sprzedająca klucze do gier, tak samo jak i G2A Rzeszowa, jest zarejestrowana w Hongkongu, więc bym powiedział raczej chińska firma z polskim zacięciem, w skrócie tak to nazywając. Patryku, co o tym myślisz? Okazało się, że ponad 50 osób jest zwolnionych. No jakby taka osobistość też odchodzi od firmy, więc jakieś problemy muszą się tutaj pojawić. Choć z drugiej strony jest też to moment taki na rynku gier wideo, czyli wakacje, kiedy to no, gry raczej się nie sprzedają. Tak samo jak czytamy tutaj prosto z portalu money.pl, takim głównym okresem sprzedażowym dla takich platform to jest albo grudzień, albo styczeń, albo listopad. No wiadomo, jesień, zima to jest ten gorący okres. Co się mogło tam stać takiego, że nagle firma się wali? No właśnie, no to jest tak, że no nie wyrzuca się pracowników, jeżeli coś się nie dzieje, tak? No, okres niby letni, niby nie są wydawane gry, ale mimo wszystko nie wyrzuca się takiej ilości pracowników tylko dlatego, że nie sprzedaje się w tym okresie gier. No, co mogło się stać? No jakieś tam na pewno wewnętrzne sprawy, tak? Czyli piramida finansowa. Czyli tak. Nie, ale tak może na serio podchodząc do tego, żyjesz tutaj, Hubercie? Hubert musi popić, jest tak bardzo suchy temat dla niego, chociaż najwięcej o nim tak naprawdę wie i sam tutaj nas oponował do tego, abyśmy go podjęli. No bo to są jakby dwie największe firmy zajmujące się takimi rzeczami na świecie i one zlokalizowane są w Polsce. Hubercie. Nie wiem, czy wiem najwięcej na ten temat, natomiast ukończyłem studia ekonomiczne, więc mogę to przełożyć w jakiś sposób na rzeczywistość. I rzeczywiście, jeśli chodzi o wakacje, ten sezon ogórkowy, to jest czas, jeśli chodzi przede wszystkim o produkcje PC-towe, Steam Summer Sale, czyli wyprzedaży Steamowej, gdzie mamy ogromne przeceny. Wszystkie generalnie platformy, które sprzedają gry internetowo, GOG albo GOG, jak kto woli, bo to jest platforma, która powstała z CDP-u, Steam, Kingwin, G2A, wszyscy się prześcigają w tych cenach i ten okres sprzedażowy jest mniejszy z racji właśnie tego, że nowe gry nie wychodzą, więc nie ma tych najwyższych półek premier i bezpośredniej wojny cenowej, jeśli chodzi o najważniejsze pozycje rynkowe. Więc zakładając, że nowe produkcje nie wychodzą i dlatego zamykamy markę albo zwalniamy pracowników, no to byłoby kompletną głupotą ze strony Kingwina. Taka sytuacja nie miała miejsca. Trzeba zaznaczyć, że jeśli chodzi o dwa zespoły, jakim była Kingwin, a także ekipa zebrana przez byłą panią minister cyfryzacji, nie mogły się dogadać. Natomiast ktoś anonimowy w artykule Eurogamera, który tutaj czytaliśmy, i artykule Money.pl, na który się powołujemy, przyznał, że pracy w Kingwinie nie poleca. W związku z tym możemy mieć do czynienia z czymś, co będzie się przekładało na dalsze... dalsze rynkowe zmiany, jeśli chodzi o branżę gier wideo. Mam na myśli to, że ostatnio ten nasz polski rynek zmienia się bardzo mocno i zmienia się pod względem właśnie wielkości i zatrudnień, a także rynku pracy. Mamy przypadek CA Games, był przypadek Snipera Ghost Warrior 3, akcje giełdowe, ogromne ilości pracowników, którzy nagle stracili pracę z racji tego, że akcjonariusze nie byli zainteresowani. W tym momencie CD Projekt Red jest jedną z najbardziej, o ile się nie mylę, w tym momencie chyba nawet najbardziej wycenianą, najlepiej wycenianą spółką, która ma kapitał zakładowy w naszym kraju, wyższą niż chociażby, nie wiem, producenci prądu czy węgla, co oznacza, że Cyberpunk ma jeszcze dodatkową zmienną, nie tylko zainteresowanie i rozczarowanie graczy, co również sytuacja związana z akcjonariuszami. W momencie, kiedy Kingwin i być może niedługo kolejne platformy z racji chociażby kwestii prawnych, które tutaj bardzo często się udzielają, trafią na takie zakręty, na takie tory, możemy mieć do czynienia z jakimś poważnym krachem, który się może przesunąć na naszą branżę gier wideo pod względem twórców przede wszystkim niezależnych. Ponieważ kiedy nasi twórcy niezależni szukają pieniędzy, nie wiem, chociażby przez Kickstarter czy poprzez taką funkcję,
No to Kickstarter jest jakby poza całym tym rynkiem i nie będzie miało to żadnego problemu, ale przede wszystkim przed chwilą mówiliśmy o Devil's Hunt, mówiliśmy o 1C i zaufanie budowane przede wszystkim przez zagranicznych wydawców względem naszych studiów może być po prostu mniejsze i może się pojawić niechęć z racji tego, że u nas nie możemy sobie sami poradzić z dystrybucją tych gier, a także z tym, że po prostu coraz bardziej nasza branża gier wideo zaczyna wyglądać jak prawdziwy przemysł, o czym myślę, że wielu polskich graczy nie wie albo nie do końca zdaje sobie sprawę. Nie wiem, czy cokolwiek, co powiedziałem, ma sens. Nie, no ma sens, ale z drugiej strony też, no jakby Kingwin to są pracownicy głównie, którzy są nastawieni i są zatrudniani do obsługi klienta, obsługi problemów, jakie się tam zdarzają. Oczywiście programiści do obsługi tego całego serwisu. Polecieli marketingowcy, graficy. No tak. Ale z drugiej strony masz studia gier, które zupełnie czym innym się zajmują i właśnie wspólnym tym mianownikiem jest tylko to, że to jest tutaj są gry i tu się tworzy gry, więc może tak jako wizerunkowo mogą niektóre studia stracić, w sensie, że ktoś z zagranicy albo jakiś inwestor stwierdzi, a no jak tutaj się dzieje źle, no to nie wiem w takim razie, czy zainwestować, czy też nie. Miałem dokładnie, ale brakowało mi słowa wizerunek, dobrze, że dodałeś. Ale nie wiem, czy to będzie miało aż taki wielki wpływ. Bardzo ciekawe jest to właśnie zwolnienie 50 osób, nie? No bo to naprawdę pani musi minister jakiś zabrała całą swoją ekipę z firmy. To też, ale nie, to jakby oddzielnie i oprócz tego w Kinguinie 50 osób zostało zwolnionych, dobrze, czy też odeszło, co też nie jest małą liczbą osób, więc no jestem bardzo ciekawy, co takiego się stało, czy tutaj nie ma jakiegoś przekrętu, chociaż nie chcę nikogo pomawiać oczywiście, ale no to wygląda dosyć dziwnie. Z drugiej strony też G2A, które tak bardzo wizerunkowo chciało się pokazywać, też od jakiegoś czasu jest takie bardzo wycofane i tutaj nie ma żadnych afer związanych z G2A. G2A nie, na przykład nie sygnuje kolejnego stadionu w Polsce, bo oczywiście stadion w Rzeszowie się nazywa G2A Arena, taki piłkarski, normalny. I tam naprawdę dużo jakby inwestycji i sponsoringów, chyba nawet jakichś drużyn sportowych się pojawiło. No ale to wszystko jakby trochę ucichło i nie ma tutaj rozwinięcia tego tematu. Nagle Kingwin, który był w takiej opozycji, stał w cieniu, teraz wychodzi naprzeciw, więc chyba współpraca z politykami nie najlepiej służy firmom polskim. Więc moja taka rada, nie współpracujcie z politykami, to wyjdziecie na lepsze, bo PR, nawet czarny, okej, może zadziała, ale nie wiadomo, czy będzie miało dobre skutki jakby ekonomiczne dla wszystkich. Tak więc to był temat taki dosyć niespodziewany na GNM+, ale o takich tematach też czasem rozmawiamy, te tematy trzeba podejmować, trzeba o tym informować, aby wszyscy byli też świadomi, co się dzieje tutaj u nas na polskim rynku. W końcu to jest podcast o najświeższych wiadomościach i najważniejszych wiadomościach z ostatnich 7 dni w branży gier wideo, a więc wszystko się zgadza. Tak więc to był 306 odcinek, ale my mamy jeszcze jeden segment, o którym prawie bym zapomniał, czyli czytanie komentarzy spod ostatniego odcinka, a pod ostatnim odcinkiem znowu zapomniałem zadać pytania, ale zadałem go w samym odcinku, podcaście, i tam chodziło o to, jaką kolejną grę może stworzyć Guerrilla Games, bo stwierdzili oni, że od teraz chcą wydawać gry co 2-3 lata, bo na przykład Horizon Zero Dawn robili bodaj 6 lat, co jest bardzo, 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 bardzo długo, jak na takie studio. No i jakie w ogóle to mają być marki? Czy to będzie właśnie Horizon Zero Dawn 2, czy też coś nowego, czy może Killzone? No bo oni tak naprawdę nic więcej nie zrobili przez cały swój żywot. I tutaj zacytujmy. Dla mnie chyba Doniu. Dla mnie chyba najciekawszą rzeczą, jaką by zrobili, to nowe IP, bo jakby nie patrzeć, Horizon Zero Dawn było ciekawą grą i pewnym sukcesem dla Sony, a była to nowa marka. Jednakże myśląc logicznie, zapewne będzie to nowe Horizon, z czego też się bardzo cieszę i jeśli poprawią to, co kulało w poprzedniej części, elementy poboczne będą bardziej spójne z historią i świat nie byłby tak ogromny, a zarazem pusty, to będzie na pewno ciekawa produkcja. Killzone w dzisiejszych czasach mógłby się nie sprzedać, w dodatku ostatni nie był jakiś spektakularny, a jego końcówka była nużąca i tragiczna. Co do Xboxa, to
to 5 obok siebie to dopiero ciekawy pomysł. Nie pamiętam, o co chodziło z Xboxem. Starza się. Ale jak w ogóle myślicie, bo nie byliście na ostatnim odcinku podcastu GNM Plus, czy Guerrilla Games pójdzie w jakąś nową stronę, czy też nie? Mam nadzieję, wiem, że ty jesteś hejterem, naszych hejterem. Nie. Wydajesz solidną opinię, którą zweryfikował czas i wszyscy teraz się z tobą zgadzają, więc możesz mówić. Nie wszyscy się ze mną zgadzają. CD Action na przykład nadal uważa, że to chyba najlepsza gra ubiegłego roku, jeśli chodzi o PS4. Nieważne. Słuchajcie, jeśli chodzi o Horizon, to trzymam kciuki, żeby ta gra była grą lepszą, bo ma do tego naprawdę bardzo duże pole i naprawdę może się zrealizować. Wystarczy zrobić kilka rzeczy. Właśnie spowodować, że świat będzie mniejszy, za to będzie bardziej pełny, zatrudnić lepszych scenarzystów, zrobić lepszą fabułę i dodać więcej elementów gameplayowych. Natomiast nie wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że Horizon Zero Dawn miało premierę w marcu czy w lutym ubiegłego roku, jest sens wypuszczać kolejną grę z tej serii po prostu na rynek. Myślę, że bardziej sensownym rozwiązaniem będzie Horizon Zero Dawn 2 2019 rok, albo być może nawet tytuł startowy dla PlayStation 5 2020. Myślę, że trochę po prostu upłynąć tej wody w Wiśle musi, żeby nowy Horizon się pojawił. Natomiast jeśli chodzi o Killzona, naprawdę ciężko mi stwierdzić, bo Killzone, nie ukrywajmy, można śmiało mówić, że w 2018 roku jest to martwa marka. Gra, która miała ostatnią premierę w 2014 roku. 13. Shadows Fall była tytułem startowym do PS4. Była najlepszą grą, jeśli chodzi o tytuły startowe PS4, chociaż niektórzy uważają, że jeszcze Assassin's Creed Black Flag był. Myślałem, że powiesz, że NAC. Nie. I jeśli to, jeśli w tym momencie Sony ma, bo ma rzeczywiście, taką politykę przywracania swojego IP, patrz, Crash, Spyro, God of War, możemy się spodziewać nowego Killzona. Nie stawiałbym na nowe IP, ponieważ Guerrilla Games stworzyła przez całe swoje istnienie jedną produkcję, to poważne istnienie. To było Killzone 1, 1, 2, 3, 4, 18. Teraz powstało to nowe IP, o którym mówiliśmy, pojawił się bardzo dobry dodatek Frozen Lands. I w tym momencie myślę, że to jest moment, w którym Guerrilla, słyszałem w ogóle, czytałem, że się bardzo rozrosła, ma znacznie więcej pracowników. Duża część osób może pracować nad Killzone'em, który zostanie zapowiedziany, a drugi team być może już dłubie w jakimś tam stadium pre-alpha nad Horizonem. Natomiast obstawiam, że Killzone będzie pierwszy. Patryku? No, chciałbym powiedzieć coś innego, ale niestety też podejrzewam, że to będzie Killzone jako pierwszy, bo no, niedawno wyszedł dodatek do Horizon, który był też tam jakimś rozciągnięciem gry, jakimś tym dodatkiem fabularnym. I wypuszczanie teraz z kolejnej, znaczy tej samej gry z kolejnym numerkiem, no to jest trochę szybko. Nie, podejrzewam, że jeżeli by to wypuścili, to znaczy, to by było... Znaczy szybko, no, chodzi o 2-3 lata od produkcji, czyli przyszły albo za 2 lata. No to mimo wszystko i tak bym sugerował, że to będzie Killzone. Tylko właśnie tak jak mówił Hubert, no nie wiadomo, czy ta marka się jakoś podniesie, no bo już w tym momencie nikt o tym nie mówi, nikt jakoś za bardzo na to nie czeka. Ja pamiętam, jak grałem w Killzone'a, to jeszcze na PSP, bo wtedy był też... Było... Liberation. Tak, dokładnie, to ta część też mi się bardzo podobała, była taka... No przyjemnie się w to grało, a w tym momencie nie słyszę nawet, jak się chodzi po tych forach i się słucha ludzi, co by chcieli zobaczyć, no to nie widzi się Killzone'a, no. Nie oszukuję się. Red Dead Redemption na PC, tak, wszyscy. No, dokładnie. Ale co, jeszcze 3 komentarze. Jakub Sienkiewicz napisał: ja czekam na Horizona mimo wszystko, ale najlepiej by było, gdyby zrobili jakiś oddzielny tytuł, nie powiązany z wcześniejszymi seriami. Daniel napisał: Horizon, bardzo dobra gra, ale daleko jej, aby była tak kojarzona z PlayStation jak Killzone. Jako gracz PlayStation od PlayStation 1 czekam na nowe rozdanie klasyka Killzone. No i to też jest prawda, bo to jest jakby część historii w ogóle całej platformy PlayStation. I Buere napisał jeden z najbardziej rozległych, ale ciekawych też komentarzy. Tutaj w nawiasie nagłówek: E3 2019 Sony ogłosił 3 nowe tytuły w serii Killzone. Koniec nagłówka. Na konferencji prasowej E3 Sony deweloper Guerrilla Games po raz pierwszy ujawnił mobilną grę Killzone Go, która ma pojawić się w 2020 roku. Hybrydę Killzona i całego śmietnika z Google Store, która zostanie wydana wyłącznie na Androida. Sony
Sony po głośnej aferze z 2019 nie lubi się już z Apple, przypomina redaktor. Następnie Killzone Royals, gra turowa w czasie klatkowym, podobna do Fortnite i prawdopodobnie zainspirowana rzeczami znalezionymi w publicznej toalecie. Wkrótce obiecano więcej szczegółów. Ostatnim i najbardziej oczekiwanym był Killzone 4 lub po prostu Killzone w nawiasie E, jak Sony wydaje się naciskać, które otrzymało pierwszy zwiastun pokazujący absolutnie nic poza ukrytymi lootboxami w surrealistycznej animacji przeładowania oraz zalążek głównego wątku miłosnego nowej feministycznej bohaterki Zoe. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, kimkolwiek jesteś. Ja czekam na więcej komentarzy po prostu. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych urodzinach Gramy na Maxa. Marzu mnie piwo. Tak więc to był 306 odcinek GNM+. Zachęcamy do publikowania komentarzy w tym tygodniu. Prosiliśmy was o komentarz. I wszyscy czekamy na trzy części Killzone'a. Zdecydowanie. W przyszłym roku. Nie z Killzone'em, tylko, bo już zapomniałem. Znaczy, no Killzone Go, Killzone Royale i Killzone. Tak. Dobrze, ale chodzi mi o pytanie tego odcinka, którym będzie, jaka gra z portfolio Electronic Arts nadawałaby się na Battle Royale, czy też może będzie to jakiś oddzielny tytuł, nowe IP. A tak jak powiedziałem, 306 odcinek GNM+, razem z wami byli Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała i Mateusz Świdut. Do usłyszenia za tydzień, cześć.